Czas wyłonić finalistów drugiej ligi żużlowej. Jesteśmy w Opolu, gdzie OK Betmet Kolejarz podejmuje OptiBet Lokomotiv Daugavpils. Na to spotkanie zapraszają Państwa bardzo serdecznie Patryk Malitowski i Mateusz Dziopa. Patryk, no muszę powiedzieć szczerze, po pierwszym spotkaniu na Łotwie tutaj w Opolu nadzieje są duże, oczekiwania też, no bo jednak 8-punktowa zaliczka robi swoje. Zdarzyć może się wszystko. Zestaw par Państwo widzą. Byliśmy w Rawiczu. Wiedzą Państwo, jak to ten mecz przebiegał, jak on się skończył. I kibice w Poznaniu też z wielkimi nadziejami podchodzą ten mecz jutro. Ale właśnie dzisiaj najważniejsze, jesteśmy w Opolu. I co? I Kolejarza Opole 9. Oskar Polis 10. Matthias Tornblom 11. Zastępstwo zawodnika 12. Adrian Cyfer 13. Jakob Torsel 14. Jakub Krawczyk 15. To Esben Jerilt. Taki skład ukulał trener Marcin Sekula, którego Lokomotiv Daugavpils 1. Wiktor Palovara 2. Kiastas Podżuks, nieśmiertelny Łotysz 3. Adam Ellis, tutaj ZZ-ka oczywiście 4. Daniel Kołodyński 5. To Nick Morris 6. Kevin Jul Pedersen i 7. Rikards Ansviesulis. To zestawienie, które skleił trener Nikolaj Kokins. No pogoda trochę przygotowywała ten tor, więc na pewno jest na całej szerokości równo odmoczony i tej nawierzchni po zewnętrznej też powinniśmy mieć już po kilku wyścigach, która będzie pozwalała na ściganie. Mamy nadzieję, że tutaj tempo spotkania będzie wybitne, no bo koło godziny po 17, po 18 ma tu przyjść deszcz. Jedźmy z biegiem pierwszym, zatem Polis, Palovara, Cyfer i Morris. Taśma w górę, no i właśnie panowie z pól wewnętrznych najlepiej. Pcha się tam jeszcze Morris. Morris jest w tej chwili drugi, a trzeci jedzie Palovara. Walczy tam Adrian Cyfer. On teraz szerzej w drugim łuku będzie chciał się przebijać, no bo swoją robotę wykonuje za kibica Oskar Polis. Oskar Polis prowadzi, no ale ma parę lokomotivów za plecami i musi się rozglądać teraz Adrian Cyfer, gdzie tutaj znaleźć jakąś ścieżynkę, żeby pomyśleć o przebiciu się do przodu, bo zwycięstwo na początek, no to byłoby tutaj pożądane, zwłaszcza przy takiej mocy, jaką dysponuje kolejarz, biorąc pod uwagę tę parę. Jedzie swoje cały czas Oskar Polis, za jego plecami Morris i Palovara. Morris zbliża się, bardzo się zbliża do Polisa i teraz próbował nieco szerzej, usłyszał to Polis, uwaga, bliżej wewnętrznej, teraz Morris zamknął mu możliwość ataku. Oskar Polis, czy Morris, ostatnie metry, ale... I to była droga do sukcesu w tym wyścigu. Oskar Polis nie popełniał błędów, nie odsuwał się od tego krawężnika i nie wpuścił tam Nika Morrisa, bo wydaje się, że gdyby tylko zostawił metry czy Jądza i kiedy przywoził trójkę za trójką, więc na pewno jest to zawodnik, który może zdobywać sporo punktów dla kolejarza Opole. Do tego Jul Pedersen, który znakomicie się prezentuje, też był na próbie toru, więc już pierwsze przytarcie ma. No to zobaczmy. Pedersen, Jerilt, Ansviesulis, Krawczyk. Oj, czołganie się tam było, panie sędzio. Jul Pedersen z przodu, a trzech zawodników leży w pierwszym łuku. Oj, jeszcze tam dostał trochę Esben Jerilt na raty. No, będziemy analizować powtórki. Ciasno było. Było ciasno, było. To wyglądało. Gaz biały, pierwsze pole, widzimy tutaj czołganie się pod taśmą, więc tutaj myślę, że na pewno będzie ostrzeżenie, a w kasku czerwonym, tak, zawodnik, no klasyczna można powiedzieć kanapka. Esben Jerilt wysunął się do środka, jednak ten motocykl startujący z podmaszyny startowej, kiedy to koło się obraca i wysypuje tą nawierzchnię, potrafi się zawiesić na tłumiku i wtedy zawodnik staje w miejscu. Jedziemy z powtórką biegu numer 2. Pedersen, Jerilt, dobrze też Kevin Jul Pedersen. Oni będą walczyć o trójkę, a z tyłu Ansviesulis na razie przed Jerildem, mówię na razie, bo po szerokiej operują gospodarze, chcąc gonić na razie. To mógł być przepis na zgubę, no bo jadący bliziutko krawężnika Ansviesulis teraz niemalże zrównał się z Jakubem Krawczykiem. Nie udało się wyprzedzić zawodnika kolejarza, ale teraz Ansviesulis wyprzedza Jakuba Krawczyka. Tak to się stało, no ale widać,
też szeroka w drugim łuku. To nie jest przepis na nadrabianie, na gonienie, na wywalczenie pozycji. Znowu konsekwentnie szeroko Jakub Krawczyk dostał trochę szprycy i nic z tego na podwójnym prowadzeniu goście, a więc Kevin Juul Pedersen, a za jego plecami Rikard Anzviesolis. Anzviesolis drugi, znowu musi się bronić, znowu Krawczyk. No jak mantrę powtarzam, manewr na tym drugim łuku i cały czas, bo widząc, że nie przynosi to żadnych efektów. No, dziwna ta jazda w pierwszym wyścigu swoim Jakuba Krawczyka. Startował z pierwszego pola i już widzimy, że Adrian zrezygnował z tej kolejny, z której startowali poprzednio zawodnicy w dwóch wyścigach. Będzie startował z równego, z tego miejsca i zobaczymy, czy to przyniesie skutek. Wysyłane specjalne zaproszenia teraz do zawodników po taśmę, no bo to już 10 sekund zaledwie do startu i czas ruszać z biegiem numer 3. Cyfer, Moritz, Torsel i Poczuć. Rozpoznać tego przekości, ale najlepiej Adrian Cyfery po wewnętrznej próbuje do niego dołączyć Torsel. Na razie bezskutecznie 3-3 i atakuje Lokomotiv. Właściwie sklejeni parą jadą zawodnicy gości. Teraz trochę za szeroko pojechał Poczuć, a z przodu już w tej chwili Nick Moritz. Przerwę mamy. Jak to będzie wyglądało w powtórce biegu numer 3? Widzą Państwo obsadę. Oni teraz jeszcze wybierają, zastanawiają się, co tu począć. No na tym trzecim polu to już taki krater nam się powoli wyłania, no ale jeszcze wjeżdża w niego Jakob Torsel. Czy to mu przyniesie jakąś korzyść na starcie? No zobaczymy, zobaczymy. Czas zatem na powtórkę biegu trzeciego. Cyfer, Moritz, Torsel, Poczuć. Dobrze, znowu Cyfer, ja się zastanawiam, czy to tak dobrze, bez ostrzeżenia by się obeszło, no ale nie przerwamy, jedziemy dalej na 3-3, to wszystko się układa, znów para Lokomotivu za plecami Cyfera, a z tyłu jedzie Jakub Torsel. To jest też spora niespodzianka, teraz dosyć szeroko podróżuje Nick Moritz, ale on jest szybki, to co widzieliśmy w jego pierwszym starcie teraz się potwierdza i no, nawet jadąc szerzej nie traci na tyle dużo, żeby mógł Torsel tutaj jakoś zagrażać. Zaczął za to Torsel zagrażać Poczuksowi. Poczuks z cennym punkcikiem jak na razie obejrzał się z prawo w lewo, gdzie ten Torsel przebywa. Torsel środkiem toru teraz troszeczkę do wewnętrznej. Będzie chciał w ten sposób wytrzeć punkcik, który dałby cenne 4-2 miejscowym. Bardzo mądrze jazda z Poczuks. To jest to doświadczenie i cały czas dzierży Łotysz. Bardzo ważny punkt. Ostatni atak, Torsel nie dał. Z tego pola Adrian Cyfer bardzo pewne zwycięstwo z tyłu. Kasta Spodżuk, wydawało się, że z kółka na kółko jedzie coraz wolniej. Pod uwagę na kolejne wyścigi, jeżeli z pola pierwszego zawodnicy przede mną wygrywali i ja też wygrałem, a z innego pola pojechałem gorzej, no to coś trzeba zrobić, żeby startując z innych pól też było dobrze. To zobaczymy, czy z tego pierwszego pola skorzysta teraz Daniel Kołodiński. Seria 13 biegów bez trójki. Jak to teraz będzie Kołodiński, Krawczyk, Pedersen i Thornblom? Ciasno, ciasto, opanował tam motocykl z wielkimi problemami. Ten problem był też tam Krawczyk, on miał te największe problemy i Krawczyk znowu szeroko na podwójnym prowadzeniu. W tej chwili Lokomotiv walczy z motocyklem, jak Krawczyk jedzie z tyłu, a Thornblom będzie chciał wydzierać punkty na jego celowniku. Teraz Kevin Juul Pedersen, który jedzie drugi, a z przodu Daniel Kołodiński, a za jego plecami walka. Walka najlepsze, ostro, ale fair. Broni się cały czas Kevin Juul Pedersen, on jest ewidentnie wolniejszy od Thornblema i teraz ostro zamknął tam i skorzysta z tego Jakub Krawczyk, ależ wywiózł na zewnętrzną, dostał jeszcze szprycy, potężnej szprycy Kevin Juul Pedersen, znakomita robota Matiasa Thornblema, a później jeszcze poprawka od Jakuba Krawczyka, to wszystko sprawia, że z 1-5 zrobiło się 3-3, teraz bardzo szeroko Krawczyk, nie wiem, brakowało, żeby... Bardzo szybki w tym wyścigu. No, wydawało się, że na tym pierwszym łuku przeszkodził trochę Jakub Krawczyk, który też nie odpuszczał na wejściu w pierwszy wiraż.
i zachwiało jego motocyklem później. No dość powiedzieć, że Daniel Kołodyński, który czekał 13 biegów na zwycięstwo, w końcu się doczekał, bo startował z tego pola, a teraz Kołodyński będzie z pola C, tak jak Państwo to teraz doskonale widzą, no ale my pewnie będziemy głównie zwracać uwagę na rywalizację na linii Palovara-Polis, bo te pola wewnętrzne dzisiaj dają całkiem sporo, chociaż Polis bardzo blisko ustawiony też Kołodyńskiego. Zobaczmy, Palovara-Polis, Kołodyński, Cyfer, gospodarze nieźle reflektował, ale pole A robi swoje, Palovara z przodu stara się rozdzielić miejscowy Kołodyński, ale został z tyłu na 3-3, układa się to znowu, no i tak właściwie kto ma to pole A, ten jest z przodu, ten jedzie po 3 punkty. Polis teraz będzie starał się rzucić w pogoń, stara się to robić tak, żeby nie utrudnić życia Cyferowi. Cyfer się ogląda, no bo Kołodyński właściwie czyha tylko na błąd któregoś z zawodników kolejarza. Na razie nic takiego miejsca nie ma. Nie ma tu większej historii. Nieco szerzej Kołodyński dostał trochę szprycy, ale wyłamał do wewnętrznej, nadrobił te straty momentalnie i cały czas to wszystko jest w kontakcie. Cały czas walka o punkty wygląda tutaj najciekawiej. Kołodyński jest szybki na pewno, ale teraz czy ta szeroka to był dobry pomysł, buduje prędkość przed atakiem na ostatnim łuku, stracił kilka metrów szerzej, środkiem toru Kołodyński, ale to chyba nic już nie przyniesie, bezpiecznie punkt. Później trzymał całe cztery kółka krawężnik i to jest recepta na ten moment na wygrywanie wyścigu. Widzieliśmy w poprzednim wyścigu Adriana, krawężnik będzie na tyle wyślizgany, że korzystniejsza ścieżka powinna być już środkiem bądź za środkiem toru. Zobaczymy, mamy nadzieję, że jak najszybciej zobaczymy te emocje. Na razie w Opolu kluczowy start, kluczowy pierwszy łuk, a kto ten start wygrywa najczęściej z pola A, no to później ma dużo łatwiej, jeśli chodzi o walkę o 3 punkty. Dobrze, jedźmy z biegiem szóstym, Poczuć Torsel, Palovara, Jeriel. Troszkę ta taśma przytrzymała towarzystwo, został nakryty po Żuks przez Torsela, a po zewnętrznej rozpędza się Jerit. A więc zaczynamy ściganie w Opolu. Jerit objechał rywali, właściwie potrzebował 3/4 okrążenia do tego, żeby dać podwójne prowadzenie kolejarzowi, ale musi uważać. Jest jeszcze Poczuć, chociaż teraz szybko może nadrobił, ale i też szybko to, co nadrobił, stracił na podwójnym prowadzeniu miejscowi, a więc z przodu Torsel, a więc za jego plecami Jerit, który teraz troszeczkę szerzej, żeby uniknąć się może nieco szprycy spod góły Torsela, jedzie na tym drugim miejscu. Torsel, Jerit, ale za Jeritem, właściwie mu na ogonie cały czas siedzi Poczuć, jest też Palovara. Poczuć troszeczkę utrudnił Palovarze, wziął to wszystko w swoje ręce. Szerzej Poczuć, to jest ostatni łuk Poczuć do wewnętrznej. Czy wyprzedzi Jerilda? Nie, wybronił. Jest Ben Jerild, a w tym wyścigu zupełnie inny zawodnik. Bardzo szybki motocykl, wydawało się, że nawet szybszy niż Jakob Torsel. W pewnym momencie musiał jadących z prawej strony, kiedy zostaniemy zamknięci jadąc z pierwszego pola. Ciężko jest cokolwiek zrobić, bo zawodnicy jadący po zewnętrznej napędzają swoje motocykle, a zawodnik jadący przy krawężniku musi ten motocykl wyłamywać i dopiero później szukać prędkości. Jedziemy zaraz z biegiem siódmym, a tutaj bardzo twardo jedąca para gospodarzy, no bo i Thornblom, i Polis nogi nie chowają, nie oszukujmy się. Jest szybciej Nick Morris, no i Rickard Zwiesulis, który tutaj zaskoczył w biegu juniorskim. Jak będzie teraz? Thornblom, Zwiesulis, Polis i Morris. Dostała Zwiesulis, trójeczka pozostała z przodu i Thornblom skorzystał z pola, a dołączy do niego Polis. Jest jeszcze Nick Morris, on na trzecim miejscu teraz nieco szerzej się wysuwa, chce napędzić stracha Polisowi, ale nie ma za bardzo gdzie tam jechać, się pilnuje tej zewnętrznej, Thornblom bliżej wewnętrznej. Polis bardzo ładnie zawodnicy gospodarzy. Morris wcisnął się między bandę, a Oskara Polisa, Polis odbije tą pozycję, nie, już był z tyłu, a tutaj szykuje się walka o trójkę, potem Thornblom jest zagrożony, bo bardzo szybki jest Nick Morris. Nick Morris w tej chwili na drugim miejscu, ale siedzi na ogonie Thornblomowi, stracił nieco dystansu do nich Oskar Polis, nie mówiąc już o Zwiesulisie. Ostatnie okrążenie rozpoczęte, Thornblom cały czas z przodu, ale Morris no, odrabia z każdym metrem. Pytanie, czy zdąży na tyle odrobić, żeby jeszcze odbić 3 punkty blisko wewnętrznej. Morris nie. 4-2.
dla kolejarza. O... Można powiedzieć, padł trochę ofiarą krawężnika. Próbowali jechać parą gospodarze, ale ten krawężnik, to o czym już wspominaliśmy, o... Juniora będzie jechał w parze z Danielem Kołodyńskim ze strony gospodarzy Torsel i Krawczyk. No, widzieliśmy w poprzednim wyścigu rywalizację między Jakubem Krawczykiem a Julem Pedersenem. Jest szansa na rewanż. Oby wszystko fair. Oby wszystko fair, oby też emocji nie zabrakło. Jedźmy z biegiem numer 8. Torsel, Pedersen, Krawczyk, Kołodyński. Bardzo dobrze spotkaliśmy. Torsel jest z przodu. Pytanie, kto do niego dołączy. Chyba zaatakuje Kołodyński. Po szerokiej już jest z przodu. A Jul Pedersen po krawężniczku teraz odprowadza do bandy Krawczyka. To będzie rewanż z drogi. Oni teraz równiutko weszli w ten pierwszy łuk. Będzie tam ostro, będzie tam ciasno. Zamyka. Tam nie ma gdzie jechać. Krawczyk swoje zrobił. Jul Pedersen, Krawczyk szeroko napędza się. Walka o punkt znów będzie nas elektryzować w Opolu. Jul Pedersen, ależ stracił kontrolę. Teraz Jakub Krawczyk upadł. Czy ten bieg będzie przerwany? Na razie jeszcze nie ma sygnalizacji. Próbuje odholować. Jest bieg przerwany. Próbował odholować Jakub Krawczyk ten motocykl. Nie zdążyć pod taśmę. Tak jest. No i teraz widzimy już całą obsadę. Wykluczony oczywiście Jakub Krawczyk. Przypominamy, w trójkę będą jechać. No i teraz, czy Lokomotiv będzie w stanie powtórzyć to, co wypracował w pierwszej odsłonie biegu ósmego. Tam udało się ograć Torsela. Czy powtórzą to teraz goście Pedersen, Torsel i Kołodyński? Cóż tu się wydarzy? Dobrze, Torsel ze startu. Kołodyński bardzo, bardzo szeroko napędza się. Kołodyński, ale tym razem Torsel wyciągnął wnioski, wrócił silniejszy. Być może jakieś męskie słowa też padły i jedzie po trzy punkty. Targa Kołodyńskim bardzo mocno, stracił trochę metrów. Teraz nadrabia znów szeroko, stara się unikać szprycy. Dostał jej tam trochę od Torsela zawodnik Lokomotivu. No i co? No i teraz już tak łatwo łotyszą nie jest. Kołodyński cały czas na ogonie. No jest szybki, ale bardzo mądrze jedzie Jakub Torsel. Teraz bliżej wewnętrznej. Kołodyński znów to robi. Ależ atak zawodnika Lokomotivu do bandy. Z nim pojechał Torsel. Cóż tu się dzieje w Opolu? Torsel bliżej wewnętrznej. Kołodyński znów napędza się gdzieś tam pod bandą. Będzie jeszcze jeden atak łotysza środkiem toru po szerokiej. Napędza się. Czy wybroni się Torsel? Tak, wybronił się. Tak, no to była to szansa na rehabilitację dla Jakuba Torsela, żeby przypilnować tej zewnętrznej. I to, o czym mówili. Zaproszenie od kierownika startu dla Palovary Polisa, Podżupsa i Tornbloma. Są gotowi, więc przed czasem ruszymy. No to raz jeszcze. Palovara, Polis, Podżup, Tornblom. Znów nieźle refleksowo pola. Tym razem Palovara po zewnętrznej. Już się napędza Tornblom. Chce zrobić to, co Kołodyński. Na razie broni się mądrze Palovara. Wysunął się nieco szerzej. I już nie miał gdzie zaatakować. Matias Tornblom na 3-3. To się wszystko układa. Podżup trzyma się kurczowo wewnętrznej. To nie jest teraz sposób. Traci kolejne metry. No a musi się bronić w związku z tym Palovara. Jeśli tutaj Lokomotiv nie chce stracić, na razie Palovarze wychodzi to znakomicie. Tornblom nie może znaleźć sposobu. Jeszcze teraz dostał szprycy, został parę metrów oddechu. Ma Palovara trochę bez historii. Jedzie Oskar Polis cały czas na trzecim miejscu. Troszkę nim tam targa, ale jedzie swoje. Jedzie na tym trzecim miejscu z przodu w kontakcie. Cały czas w kontakcie Tornblom i Palovara. Palovara po trzy punkty. Ostatni łuk. Czy to dowiezie? Na to wszystko wygląda. Proszę Państwa, Wiktor Palovara. Trzy punkty. Łapią tą przyczepną nawierzchnię i nie dają się wyprzedzać, mimo tego, że Matias Tornblom bardzo szybki nabierał prędkości po zewnętrznej, to nie był w stanie zagrozić zawodnikowi ze ścieżki. Jakob Torsel po raz kolejny z pierwszego pola. On już miał szansę na kilkukrotne startowanie z tego pola. Pamiętamy ten przerwany wyścig, później doskonale sobie z tego pola poradził. Wie, co zrobić, żeby przypilnować zawodników, aby ich nie puścić przed siebie. Z ostrzeżeniami startują Jul Pedersen i nie Torsel, tylko Cyfer oczywiście. Muszą uważać 20 parę sekund do startu. Zapraszani już oczywiście pod taśmę, żebyśmy mogli skończyć tę serię startów. No to zobaczmy. Torsel, Pedersen, Cyfer, Morris. Oj, taśma Jakuba Torsela.
I on teraz wydaje się, że jest twardy, ale ta nawierzchnia może zachowywać się trochę inaczej niż wtedy, kiedy zawodnicy trenowali, bądź w poprzednich meczach. Teraz też wspominałeś o tym, że mamy czasy praktycznie takie same co wyścig. No, spowodowane jest to tym, że nie mamy równania polewania toru. Ta nawierzchnia nie ma kiedy tej wody przyjąć, ten tor nie puchnie, nawierzchnia nie robi się cięższa, więc te warunki są praktycznie co wyścig takie same. 20 sekund do startu, oni już wiedzą, że muszą się ustawiać. Dorsel patrzy, czy ten Jerit go godnie zastąpi. No nie ma wyjścia, junior kolejarza. Jerit Pedersen, Cyfer Morris. Dobrze, z zewnętrznego Morris będzie się napędzał. Nie wyłamuje do wewnętrznej, ależ tam kocioł. Oni w czwórkę równo na wyjściu z pierwszego łuku. Już jest Morris z przodu, a za nim ciasno. No bo jeszcze Jul Pedersen walczy z parą gospodarzy. Na ile skutecznie? No średnio skutecznie, bo jest 3-3. Jedzie swoje Jerilt, jedzie swoje Cyfer. Oni na miejscach 2-3. W tej chwili Jerilt wygląda szybciej. Wygląda na gościa, który chce tutaj ścigać Nick. Morisa, Nick Morris jedzie swoje i oddala się całej reszcie, czy skorzysta na tym Jul Pedersen. Jul Pedersen już gdzieś tam czuł, że nadchodzi Cyfer i może uda się go wyprzedzić do wewnętrznej. Jul Pedersen właściwie po kredzie przejechał zawodnik gości, teraz po wewnętrznej Pedersen wybronił się Cyfer, Jerilt nie dał rady, 4-2 dla Lokomotivu, ostatni łuk, cóż tu się wydarzy? Jeszcze próbuje Jerilt, przypilnował tego. Nie mogli się zdecydować, który z zawodników ma gonić. Żaden z nich nie był na tyle szybki, żeby dogonić jadącego na pierwszym miejscu Nicka Morrisa. Teraz obserwujemy sobie, w pierwszym wyścigu jechał z pierwszego pola. Wiemy, jak to pole dawało korzyść na początku tego spotkania. Do tej pory zawodnicy potrafią wygrywać z tego pierwszego pola. Później już bywa z tym różnie, bo zewnętrzna daje sporą prędkość i zawodnicy mijają się na trasie, ale na pewno no to pierwsze pole, mówiliśmy, może ono dać złudne wrażenie tego, że mamy dobrze dostrojony motocykl, a tak naprawdę wygrywamy start, później pilnujemy pozycji i zawodnicy nie mogą nas minąć. I po pewnej wyścigu Oscar Polis już nie jedzie tak dobrze. Pewne jest to, że pozostała trójka motocykli na pewno nie zmieniała, bo tutaj będzie po meczu co prać, tak to delikatnie określmy, no ale nic dziwnego, może być ze siebie zadowolony dzisiaj i Kołodyński, i Palovara. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w biegu 11. Kołodyński, Cyfer, Palovara, Polis. Bardzo dobry start Palovary, ale z przodu jest już Cyfer. Za chwilę być może Polis, ale uważać musi, bo jest jeszcze Kołodyński. Jest Polis na drugim miejscu. Cyfer jedzie swoje tańce, będzie za chwilę zaczynał. No właśnie to, bo wydawało się, że Kołodyński, ale spadł na koniec stawki. I chyba niezdecydowani są zawodnicy Lokomotivu, kto tutaj powinien gonić. Oni troszkę jakby walczyli między sobą o to trzecie miejsce. Polis się oglądał, nie jest dzisiaj najszybszy. Palovara najprawdopodobniej weźmie się tutaj za ataki i na razie pierwszy odparł Polis, ale to na pewno nie jest koniec. Z przodu Adrian Cyfer pewnie po swoje, a zawodniczy Lokomotivu, proszę bardzo, Wiktor Palovara już jest drugi i teraz zamyka możliwość odbicia pozycji Polisowi, a to jeszcze nie koniec, jeszcze jest tam Kołodyński, on się bardzo szeroko wynosi, ale to nic mu nie da. 4-2 jechał na drugim miejscu, ale Wiktor Palovara później pokazał mu, co to znaczy solidna prędkość. Tak, dostaliśmy potwierdzenie, że to był drugi tą parą w talii gość. Wydaje się najsłabszą, ale zawodnicy cały czas poszukują czegoś i widzimy, że te pola startowe już się wyrównały na tyle, że można wygrać z każdego pola. Też trzeba się dobrze odnaleźć na torze i wtedy mimo przegranego startu można wyprzedzić zawodników. No jedziemy z biegiem numer 12. Jerit Podżuks, Jornblom, Anszy, Sulis. Goście reflektowo dobrze, ale swoje robią gospodarze. Na jak długo? No nie wiem, bo jest Podżuks. Podżuks, ale jest też SBM. Jerit jest Jornblom i już jest 5-1 dla kolejarza. O pole na podwójnym prowadzeniu, tak można by troszkę rzec, zgodnie z planem miejscowi, ale postraszył ich tam Podżuks i Podżuks pewnie nie będzie odpuszczał, chociaż parę dobrych metrów już do dwójki gospodarzy traci. Teraz strasznie się zakopał tam pod bandą, stracił troszeczkę metrów do miejscowych gwiazd z Podżuks i tutaj ciężko będzie, ciężko jeszcze
zmienić bieg tego biegu, chciałoby się powiedzieć, na podwójnym prowadzeniu gospodarze tempem przed Jeridem. Dalej jest Podżuks i Amzwie Sulis. Ostatnie okrążenie, rozjechała nam się cała stawka 5-1, zatem dla kolejarza 39-33. Jeśli chodzi o się koło dwójki zawodników, ale no tor w Opolu i ten drugi wiraż pozwala na to, że można wjechać daleko wyprostowanym motocyklem i sympatycznie. Zawodnicy mają swój czas oczywiście i z niego korzystają. W tej chwili widzą Państwo obsadę biegu 13. No to raz jeszcze Maurice Thornblom, Kołodyński i Torsen. Myślę, że tu możemy się spodziewać ciekawej walki między Nickiem Morrisem a Matiasem Thornblomem. Do tego Jakob Torsel z czwartego pola podrażniony tą taśmą w swoim poprzednim wyścigu. No 13 wyścig ma to do siebie, że jadą w nim najlepsi zawodnicy poszczególnych drużyn. Maurice Thornblom, Kołodyński i Torsel. Bardzo dobrze wewnętrzne pola, tam będzie walka, wychodzi z przodu w tej chwili Morris. Uwaga, jest też tam Thornblom, 4-2 w tej chwili dla gości. No pytanie, na jak długo Torsel jedzie czwarty, on teraz bliżej wewnętrznej, proszę bardzo. I już jest trzeci, i już wyprzedził Kołodyńskiego. I mamy remis, z przodu jedzie swoje Nick Morris. No i duża przewaga właśnie tego zawodnika nad tym Matiasem Thornblomem. A z tyłu, no pewnie może jeszcze jakąś walkę opuścić. Zobaczymy, bo Thornblom też ma bezpieczną przewagę, a jadący na trzecim miejscu Torsel, no musi uważać, chociaż no właśnie. Kołodyński chciał się napędzić, chciał zbudować prędkość, a w efekcie stracił teraz bardzo mocno w stronę bandy. Pojechał Kołodyński i bardzo mocno, nic to nie dało zawodnikowi Lokomotywu. 3-3 to chyba jest przeznaczenie biegu numer 13, ostatni łuk. Duże różnice między zawodnikami, tu się nic absolutnie nie zmieni. Drugi wpadł na wielkim finale. Duże brawa na stadionie dla zawodników kolejarza. Wydaje się, że plan na półfinał został zrealizowany. Kolejarz Opole pojedzie w finale, a tylko poukłada się w biegu 14. Obsada na Państwa ekranach raz jeszcze. No i właśnie, gospodarze to jedno, goście. Nick Morris, Wiktor Palovara. Oni tutaj potrafili miejscowych postraszyć. Tak naprawdę to tylko oni byli regularni, jeśli chodzi o gości. No widać, że bardzo dobrze czuli się na tym torze dzisiaj w Opolu. Nick Morris, dwa ostatnie biegi, dwie trójki i on na pewno jest najsilniejszy, najjaśniejszy punktem drużyny z Daugavpils. Polis, Morris, Torsel, Palovara. Morris dobrze ze startu, ale uwaga, jest Nick Morris, jest Palovara na 3-3. W tej chwili to się układa, został z tyłu Jakob Torsel, ale Torsel już się zabiera za ataki na razie na Palovary. Bardzo szeroko całe to towarzystwo się wyniosło, 3-3. Na razie nie zmienia się układ siły na opolskim owalu w biegu 14. Jedzie już swoje, Morris wyjechała, teraz goście koncentrują się na tym, żeby tutaj przypadł. Nie przegrać, strasznie targa Torselem od szerokiej do wewnętrznej. Teraz uwaga, stracił kontrolę, ale opanował to wszystko. Szwed 3-3 cały czas na tym trzecim miejscu. Nick Morris w tej chwili, on będzie chyba osłaniał Torsela, chociaż też momentami pociąga jego motocyklem blisko siebie. Goście jadą, strasznie się dwoje i troje Torsela, chociaż nie wiem, czy to jest bardziej próba znalezienia prędkości, czy może jakaś walka z motocyklem. Nie wygląda to stabilnie. 3-3 kończy się Jakobem Torselem, a Nickiem Morrisem. Zawodnicy bardzo szeroko szukają prędkości. Tam już na wierzchni usypasa na rehabilitację w tym 15 wyścigu. Do tego Matias Thornblom z drugiego pola. Wydaje się, że lepsze pola teraz mają goście. Pola numer 1 i 3. Adrian Cyfer z pola numer 4, ale każdy zawodnik na pierwszym łuku dąży do tego, żeby znaleźć tą nawierzchnię pod bandą. Zawodnicy się wysuwają, wtedy jest okazja na to, żeby stworzyć sobie na tyle miejsca na pierwszym łuku i wyjść na prowadzenie mimo przegranego startu. Coraz ciemniejsze niebo nad Opolem, ależ tutaj będą grzmoty, ale mamy nadzieję, że te grzmoty to oni stworzą na to, że w biegu 15. Palovara, Thornblom, Morris i Cyfer starty. No i co? No i Palovara jedzie
swoje został Morris, no i Tornow drugi, Cyfer trzeci, 3-3. Cyfer teraz troszeczkę nabrał prędkości, ale zabrakło miejsca, żeby móc tutaj pokusić się o jakiś atak. Ogląda się Falowana przytomnie, czy tam nie nadjeżdża Cyfer, czy Tornow nie, no on już buduje bezpieczną, pokaźną przewagę, a uważać muszą miejscowi, bo rozpędza się tam powolutku po szerokiej Morris. Pytanie, czy to uda się jemu przekuć w jakiś choćby punkcik. Na razie na to się nie zanosi. Na razie gospodarze jadą swoje. Tornow trzeci, drugi w tej chwili jest Cyfer szeroko. Próbuje się napędzać Morris, ale to na razie nie jest sposobem do Palovary. Zbliżyli się tymczasem miejscowi. Cyfer się napędza, będzie atak w ostatnim łuku. Czy to Cyfer wyżarpie, czy te trzy punkty pójdą na jego konto? Nie wiem. Nie ma. Finalny atak. Tak, Adrian Cyfer. W poprzednich wyścigach jechali przy samej bandzie. Nick Morris z tyłu już nie atakował tak odważnie. Matiasa Tenbloma, jadąc na czwartej pozycji, nie wysuwał się tak daleko pod bandę. Zawodnicy powinni być zadowoleni, tak? Wprowadzili swoją drużynę do finału. Będą walczyć o awans do pierwszej ligi. Ale jednak każdy patrzy na swój wynik indywidualny i każdy chce, żeby tych trójek przy swoim nazwisku było jak najwięcej, i stąd to niezadowolenie. I proszę bardzo, co znaczy mieć trzy filary tak naprawdę w drużynie i całkiem nieźle punktującą młodzież, trzech zawodników.